raz pierwszy na scenie Matecznika Mazowsze w Otrębusach prezentujemy koncerty edukacyjne z udziałem artystów baletu Mazowsze. Każda z placówek oświatowych, do których jest skierowana nasza oferta, może zamówić taki koncert. Polonez. Pierwszy i najstarszy taniec narodowy. Ponieważ większość kobiet w tym czasie nosiła długie włosy, więc zaplatały warkocz i tworzyły z niego albo kok, albo rodzaj korony. Piękne rękawy, albo długie, albo 3/4, najczęściej wykończone albo ozdobną koronką, albo w okresie zimowym naturalnym futrem. Żakicik z tyłu uzupełniany był tak zwaną baskinką, co jeszcze bardziej uwypuklało kształty kobiece. I do tego panny zakładały albo pantofelki na niewielkim obcasiku, albo skórzane trzewiki. Na początku nazywał się owijok, albo okrągły, albo wirowy. To jest oberek. Mało tego, że taniec był tańczony w obrębie koła, to jeszcze pary wirowały po tym kole wokół własnej osi. Zyskał nazwę dreptanego, albo suwanego, albo przebieganego. Tak nazywano na początku krakowiaka. Czapa była ozdobiona pawim piórem, powiewające oczywiście wstążeczki w czasie tańca, również charakterystyczne w stroju męskim krakowskim. Pas krakowski charakteryzuje się kilkoma rzędami brzęczących kółeczek, które dodatkowo miało podnosić atrakcyjność zarówno tancerza, jak i tańca.